Dobry wieczór wszystkim, po raz trzeci już dzisiaj, 30 września, po recenzji, live view i prezentacji 9mm czas na naszego Blockbreaker 3 Unlimited. Będzie to dosyć krótka recenzja, ponieważ trudno mi powiedzieć, jak zrecenzować tę grę. No jest to po prostu gra dla osób, które mają jakiś sentyment do gier z jawy, lubią sobie troszkę poodbijać kulkę, cokolwiek to znaczy. Jest oczywiście od Game Loftu, także no może się podobać. Jak mówię, nie wszystkim może przypaść do gustu. Granie standardowo jest w pionie, nie w poziomie. Efektów graficznych, jakichś wtrysków, nie wiadomo czego tutaj nie ma. Straciłem swoje save, miałem chyba 10 zakończonych miejsc, lokacji. Natomiast i tak będziecie wiedzieć, o co chodzi. Tak jak miało to miejsce w jawie, odbijamy sobie kuleczkę, robimy wszystko, co można robić w takim Blockbreakerze. No oczywiście lagów to chyba tutaj żaden telefon nie ma. Tu nawet chyba nie chodzi o optymalizację, bo to jest po prostu jawa. Ale niemniej jednak może być ciekawą grą, no. Sterowanie jest również przez akcelerometr, ale powiem wam, że dużo łatwiej jest dotykiem. Zresztą każdy jak woli, nikomu nie trzeba nic sugerować, każdy sobie sam przetestuje, jeżeli będzie chciał w ogóle tą grę. Tutaj macie właśnie ten panel na dole, którym sterujemy, dotykając palcem, sterujemy właśnie naszą kulką, gdzie ma się odbić poprzez tą platformę. No i właśnie tak wygląda zebranie gwiazdy, która kończy nasz level i przepuszcza do nas do następnego poziomu. Nic wymyślnego, natomiast oklepany sposób na zrobienie dobrej gry. Oczywiście, jeżeli ktoś, tak jak mówię, lubi gry tego typu. Dobry gest ze strony Game Loftu, że wydał tą grę, co prawda po jakimś czasie od premiery na urządzenia Apple'a, ale jest na Androidzie, także bardzo dobrze. Jak widzicie, lokaty są bardzo wymyślne, także no to może się podobać naprawdę. I oto przeszliśmy drugi poziom. Są dosyć krótkie, potem coraz trudniejsze, z doświadczenia wiem. Jest też synchronizacja z Facebookiem, tak jak widzieliście. Aktualnie tego nie używam, ponieważ nawet nie mam Facebooka. I to by było na tyle, no. Nie ma się co rozdrabiać w takiej prezentacji. Jest to gra naprawdę o małym potencjale, natomiast tak jak już powtarzam po raz enty, może się podobać. Pozdrawiam was serdecznie, DK. Trzymajcie się, cześć.